Dzień dobry. Chciałem bardzo serdecznie powitać Państwa na konferencji, którą Ruch Polska 2050 organizuje w dniu szczególnym, w ogólnopolskim dniu walki z depresją. To niezwykle ważny problem i dlatego właśnie jako Ruch Polska 2050 cały ten tydzień, który właśnie teraz biegnie, nazwaliśmy mianem, zorganizowaliśmy jako Tydzień Zdrowia Psychicznego. To bardzo ważna rzecz, zwłaszcza w tym czasie, w czasie pandemii, która wywołała bardzo poważne skutki epidemiologiczne, ale za nimi poszły skutki ekonomiczne, a za skutkami ekonomicznymi również bardzo poważne skutki psychologiczne, chciałoby się powiedzieć. Wielu z nas jest dzisiaj w dużo gorszej kondycji psychicznej niż było rok czy dwa lata temu. Wielu ludzi potraciło majątek życia. Wielu ludzi zastanawia się dzisiaj bardzo poważnie nad przyszłością swoich firm, opłakują swoich bliskich, przeszli ciężką chorobę, zastanawiają się nad tym, co będzie z przyszłością ich dzieci. Dzieci w trybie nauki zdalnej, o ile się oczywiście w nim zmieściły, też zadają sobie pytania o przyszłość. W tym czasie, w tym specjalnym czasie, państwo nie może nie zauważyć i nie może nie nadać najwyższego priorytetu kwestii zdrowia psychicznego, kondycji psychicznej, zwłaszcza tych najsłabszych swoich obywateli. A mówimy naprawdę o sytuacji tragicznej. Proszę mieć świadomość, że w grupie polskich nastolatków już 20% przyczyn zgonów to są samobójstwa. To jest druga pozycja po skutkach urazów. Proszę zwrócić uwagę, że w 2013 roku w grupie nastolatków prób samobójczych było około 350-348. W roku 2019 było już prawie 3 razy więcej. Niespełna 1000 dzieciaków, młodych ludzi, młodzieży zdecydowało się spróbować odebrać sobie życie. W ciągu lat 17-19 250 takich prób zakończyło się niestety powodzeniem. Tych młodych ludzi z nami już nie ma. Sytuacja naprawdę jest dramatyczna. I warto o tym pamiętać w całym tym politycznym kociokwiku. We wszystkich tych wojenkach, które dzisiaj politycy toczą, szarpiąc sobie nad głowami, wyszarpując ten czy inny stołek, czy tę czy inną spółkę Skarbu Państwa, tę czy inną synekurę. Ludzie giną. Polskie państwo nie jest w stanie zatroszczyć się w właściwy i odpowiedzialny sposób o swoich najsłabszych obywateli. A przecież wszyscy dobrze wiemy, że każdy łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. To już nie jest kwestia tylko i wyłącznie parametrów różnego typu finansowych czy medycznych. To jest kwestia odpowiedzialności za wspólnotę. To jest kwestia naszego człowieczeństwa. Jestem głęboko przekonana o tym, że zdrowie psychiczne to jeden z najważniejszych priorytetów dla państwa polskiego. Zadbanie o zdrowie psychiczne Polaków, zadbanie o ich dobrostan, czego naprawdę cały czas dotychczasowy rząd nie zauważa. Ja tym tematem, zdrowiem psychicznym, zajęłam się już kilka lat temu, kiedy zaczęły do mnie na dyżur poselski przychodzić rodziny osób, które były w tragicznej sytuacji. Przyszła pani, która mówiła o dziecku, które z powodu anoreksji znajduje się na progu życia i śmierci. I nie ma dla tego dziecka miejsca w szpitalu psychiatrycznym. A inna kobieta opowiadała mi o swojej córce, która 13-letniej, która się tnie i która jest kierowana do szpitala psychiatrycznego, po kilku dniach z niego wychodzi, po czym po kilku miesiącach sytuacja się powtarza, bo nie ma dla niej miejsca w ośrodku, w którym miałaby szansę trwale się wyleczyć. Dzisiaj mówi się o tym, że w szpitalach psychiatrycznych przyjmowane są dzieci po próbie samobójczej. Natomiast te, które deklarują, że chcą popełnić samobójstwo, nie są przyjmowane, bo nie ma miejsc. To są sytuacje, które naprawdę nie mają prawa mieć miejsca. I musimy powiedzieć, że zdrowie psychiczne Polaków, szczególnie dzieci i młodzieży, musi być dla nas priorytetem. Szacuje się, że 630 tysięcy dzieci i młodzieży, to jest ta liczba, tylu naszych współobywateli, dzieci, młodzieży polskich
Polaków potrzebuje pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej. Dla tych 600 tysięcy dzieciaków mamy dzisiaj w Polsce 34 oddziały szpitalne, psychiatryczne, czyli na jeden oddział wypada 18,5 tysiąca dzieci. Mamy dla nich 140 poradni psychologiczno-psychiatrycznych, czyli na jedną z nich wypada 4,5 tysiąca dzieci. Mamy 465 psychiatrów dziecięcych, czyli na jednego psychiatrę wypada 1300 dzieci. To jest nieakceptowalne. Nie bada się agresji w szkole, nie bada się, dlaczego polscy uczniowie nie lubią szkoły, nie sprawdza się, co takiego w tej szkole się dzieje, że dzieci poddawane są bardzo wielkim napięciom. Nie mamy wiedzy na temat skali mikroagresji, którą opisuje w ostatnim wydaniu Tygodnik Powszechny. Bardzo polecam zresztą ten artykuł. Nie mamy skali, nie mamy wiadomości o tym, jaka to jest skala, jak duże to są napięcia, jak duże to są problemy ludzi. My tak naprawdę nie wiemy, jaka jest skala uzależnień. Nie mówiąc już o tak wielkich problemach, moim zdaniem dramatycznie istotnych dla osób dorosłych, jak mobbing, jak molestowanie. Co na to rząd? Otóż rząd mówi, że zdrowie psychiczne to priorytet. I jak zwykle tylko mówi. Dlatego, że fakty są zupełnie inne. W rocznym planie NFZ-u na rok 2021 przeznaczono 3 167 milionów złotych. To jest 3,32% wszystkich środków na leczenie. I to jest o 111 milionów mniej niż w roku ubiegłym. Wyobraźcie sobie to Państwo. W roku, kiedy mamy do czynienia ze skutkami pandemii, na opiekę psychiatryczną przeznacza się 111 milionów mniej niż w ubiegłym roku. W ogłoszonym przez ministra zdrowia Narodowym Programie Odbudowy Zdrowia Polaków zawierał się punkt wzmocnienia zdrowia psychicznego. Ale w tym samym programie, który został ogłoszony chwilę później, ten punkt już zniknął. Tego punktu już nie ma. Co postulujemy? Przede wszystkim postulujemy, żeby wiceminister zdrowia, jeden z wiceministrów zdrowia, był odpowiedzialny za zdrowie psychiczne. To będzie osoba, która będzie koordynowała różnego rodzaju działania nie tylko w Ministerstwie Zdrowia, ale również w Ministerstwie Edukacji, w Ministerstwie Pracy, w innych miejscach. Żeby nadać odpowiedni priorytet tej osobie, temu problemowi, potrzebna jest osoba na tak wysokim stanowisku, na stanowisku wiceministra zdrowia. Postulujemy podejście evidence-based, czyli każdy ruch, każde działanie powinien być oparty na badaniach, na ewaluacji programów, tak żebyśmy naprawdę nie chodzili po omacku i nie szukali po omacku rozwiązań. Proponujemy, żeby dokładnie przyjrzeć się programowi fińskiemu. To był program przeciwdziałania samobójstwom. Program, który zakończony został spektakularnym sukcesem. Program, który polegał na tym po prostu, że każde samobójstwo było bardzo dokładnie badane, sprawdzane, z czego wynikało, kto zawiódł, które miejsce w systemie zawiodło. Dzięki tej wiedzy Finowie nauczyli się przeciwdziałać, nauczyli się zapobiegać i dzięki temu zmniejszyli drastycznie liczbę samobójstw w swoim kraju. Chcemy też wzorować się na tym programie, który został stworzony w Wielkiej Brytanii. Program, którego istota polega na tym, żeby opiekę psychologiczną jak najbardziej zbliżyć do człowieka. Oni postanowili wykształcić armię psychologów, wybrać najlepszą, najbardziej skuteczną metodę leczenia, sprawdzać na każdym etapie tego programu skuteczność konkretnych terapii, konkretnych ludzi, którzy tych terapii udzielają. I w ten sposób pomogli setkom tysięcy ludzi. Uważamy, że to jest ta droga, że w ten sposób musimy zająć się zdrowiem psychicznym. Tylko i wyłącznie nadając mu najwyższy priorytet,
damy sobie z tym problemem radę. Dziękuję. To oczywiście posłanka Joanna Mucha, nie przedstawiłem uczestników dzisiejszej konferencji, przepraszam za to bardzo. Za chwilę profesor Cezary Pakulski, ekspert medyczny Instytutu Strategii 2050, powie o innych naszych postulatach w tym zakresie, a dyrektorka Stowarzyszenia Polska 2050 Agnieszka Buczyńska o akcjach, które podejmujemy w tym tygodniu w związku z tym Tygodniem Zdrowia Psychicznego. Jedno małe sprostowanie do przejęzyczenia u Joanny. Jeden psychiatra dziecięcy w Polsce przypada na 20 tysięcy dzieci i młodzieży i to daje poczucie tego, jak dramatycznej sytuacji dzisiaj się znajdujemy. Czarku, bardzo Cię proszę. Szanowni Państwo, proces zmian w psychiatrycznej opiece nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi nie może czekać na tak zwane lepsze czasy, bo po tym, co Państwo tutaj usłyszeliście, nie wiadomo kiedy i czy one w ogóle nastąpią. Ostatni dzwonek wybrzmiał już dawno. Żeby zmiany, których teraz oczekujemy, mogły być rzeczywiste, a nie tylko na niby, potrzebujemy pilnego zwiększenia nakładów na psychiatrię, minimum do 5% z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. A w latach kolejnych wartości finansowania powinny być wyższe. To nie są szczególnie duże nakłady, dlatego że w Niemczech na ochronę zdrowia psychicznego przeznacza się 10% budżetu dla ochrony zdrowia. W Polsce postęp w leczeniu schorzeń psychiatrycznych trwa, postępuje, aczkolwiek ma on trzy prędkości. Dwie z nich dotyczą dorosłych, jedna dzieci i młodzieży. Ta pierwsza prędkość w przypadku dorosłych to jest program pilotażowy, polegający na powstawaniu, funkcjonowaniu centrów zdrowia psychicznego. Tych centrów powstało w Polsce około 40. Ma ich docelowo powstać 300. Te 40 centrów obejmuje swoim zasięgiem 10% populacji dorosłej Polaków tylko. To bardzo dobry pomysł. Tam, gdzie centra zdrowia psychicznego zaczęły funkcjonować, w ciągu roku zniknęło większość, w zasadzie wszystkie problemy, poza problemami kadrowymi, związane z ochroną zdrowia psychicznego. Na pozostałym obszarze kraju jest jak było, czyli dalej są kolejki, dalej jest problem z procedurami, z limitowaniem tych procedur. To, co chcielibyśmy, czekając na to, aż te kolejne centra zdrowia psychicznego powstaną, zaproponować, to uproszczenie dostępu Polek i Polaków do pomocy psychiatrycznej, a więc zlikwidowanie konieczności posiadania skierowań do psychologów i psychoterapeutów, skierowań pochodzących od lekarzy POZ. W tej chwili tylko do lekarzy psychiatrów możemy udać się bez posiadania takiego skierowania. Żeby ta współpraca mogła być jeszcze lepsza, każdy lekarz POZ powinien posiadać możliwość konsultacji, chociażby w formie teleporady, konsultacji finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia z lekarzem psychiatrą, co zdecydowanie ułatwi sposób i możliwości prowadzenia leczenia chorych, szczególnie tych długotrwale leczonych. Wreszcie to, co jest szczególnie ważne, to w obszarach, w których nie funkcjonują centra zdrowia psychicznego, wskazane byłoby w każdym powiecie zorganizowanie punktu interwencji psychiatrycznej, psychologicznej, do której każdy, nie tylko dorosły, ale również dziecko, osoba, każdy młodzieniec mógłby przyjść i z każdym problemem zdrowia psychicznego. Jeśli chodzi o psychiatrię dzieci i młodzieży, ta prędkość, w zasadzie się cofamy. Program, który został opracowany, można powiedzieć, że nie funkcjonuje, dlatego że zakontraktowane zostało powstanie 140 poradni psychologiczno-psychoterapeutycznych. Natomiast nic się nie dzieje na poziomach wyższych. Program składa się z trzech poziomów. Organizowany jest w zasadzie tylko ten pierwszy, podstawowy.
Żeby to miało wszystko sens, tak jak w przypadku dorosłych, powinny jednocześnie powstawać i być uruchamiane wszystkie trzy poziomy pomocy psychologiczno-psychiatrycznej. I jeszcze jedna ważna rzecz, powinniśmy umożliwić młodym osobom, tak zwanym małoletnim, 16-17-latkom, to, żeby mogli samodzielnie udać się do lekarza psychiatry, do psychologa, do każdego lekarza z innej specjalizacji, z każdym swoim problemem zdrowotnym, bo w sumie niezrozumiałe jest prawnie, dlaczego dopiero od ukończenia 18 roku życia jest takowa możliwość. Dziękuję. Stowarzyszenie Polska 2050 w związku z obchodzonym dzisiaj Dniem Walki z Depresją realizuje cały tydzień dotyczący zdrowia psychicznego. Ponad 25 tysięcy wolontariuszy w całej Polsce i ponad 1200 członków naszego stowarzyszenia angażuje się w różnorodne działania wspierające, edukacyjne, uświadamiające na temat zdrowia psychicznego. Ten temat jest bardzo ważny dla nas, dlatego że dla nas ważne jest każde pojedyncze ludzkie życie. W ramach tych wszystkich działań przybliżę Państwu kilka akcji, które są prowadzone. Między innymi są to działania związane z promocją aktywności fizycznej. Między innymi wyzwanie, które prowadzimy w całej Polsce dotyczące realizacji każdego dnia przez najbliższy tydzień 2050 kroków, bo jak wiemy, w okresie pandemii wielu z nas ograniczyło swoją aktywność fizyczną. Ponadto warto wspomnieć o tym, że realizujemy działania edukacyjne, jak i można powiedzieć doradzanie czy wsparcie psychologów. Dzisiaj między innymi o godzinie 20 zapraszamy na live prowadzone na fanpage'u województwa świętokrzyskiego, gdzie będzie można porozmawiać z psychologami. Tego typu działania dzieją się także w innych województwach w całej Polsce. Chciałabym też wspomnieć o akcji, która jest dla nas bardzo ważną akcją, którą realizujemy tak naprawdę już ponad rok. To akcja Gramy w kolory, akcja, którą zapoczątkowaliśmy jeszcze na początku kampanii wyborczej, którą prowadzimy przez ten cały czas. To akcja polegająca na wspieraniu oddziałów psychiatrycznych, także i dziecięcych, w postaci zbiórek materiałów do prowadzenia artterapii, która pomaga na oddziałach prowadzić terapię zajęciową. Poza tym warto też wspomnieć, że prowadzimy szereg działań, które przybliżają temat depresji całemu naszemu społeczeństwu i pokazują, że depresja to nie wybór, to jest po prostu choroba i nie należy tej choroby się wstydzić, należy ją w szybkim momencie diagnozować i z nią walczyć. Dziękuję bardzo. Może wszystko dość długo i szczegółowo chcieliśmy Państwu przekazać, ale problem jest naprawdę ważny i domagający się precyzyjnych, konkretnych, jasnych rozwiązań. Sytuacja, jak powiedziałem, jest dramatyczna i nasze propozycje są jasne. Powtórzę jeszcze raz, zbiorę w jednym miejscu. Po pierwsze, nadanie najwyższej instytucjonalnej rangi temu problemowi, o którym dzisiaj rozmawiamy, problemowi zdrowia psychicznego Polaków. Mówiła o tym Joanna Mucha, postulując to, żeby jeden z wiceministrów zdrowia dedykowany był właśnie temu tematowi, żeby na najwyższym możliwym szczeblu administracji rządowej ten problem był adresowany, załatwiany i prowadzony tak, jak powinien być prowadzony przy wykorzystaniu modeli znanych już w Wielkiej Brytanii, Finlandii i w innych miejscach, bo jeżeli coś zostało wypracowane i sprawdza się i działa, ratuje ludzkie życie, powinno być przez nas zauważone. Po drugie, postulujemy podniesienie do 5% budżetu NFZ nakładów na psychiatrię, w całą psychiatrię, bo to jest dzisiaj kwestia życia i śmierci Polaków. Po trzecie, 300 centrów zdrowia psychicznego jak najszybciej powinno zamienić się w rzeczywistość. To nie może być deklaracja, to nie może być plan,
możemy, to nie może być marzenie, to musi być coś, z czym za chwilę będziemy już w stanie w Polsce funkcjonować po to, żeby móc w łatwy sposób znaleźć pomoc, kiedy będziemy jej potrzebować, my czy nasi bliscy. Po kolejne, postulujemy, żeby nie trzeba było uzyskiwać skierowania, kiedy chce się wybrać na wizytę do psychologa, terapeuty środowiskowego czy psychoterapeuty. Po piąte wreszcie, nasz postulat jest taki, aby osoby od 15 roku życia zaczynając mogły samodzielnie uczestniczyć, brać udział w wizycie u psychiatry, u psychologa, u psychoterapeuty, tak, żeby nie musiały krępować się, nie musiały wahać się tego, co powiedzą dorośli, co pomyślą być może czasami bliscy, z którymi jest taka czy inna relacja, tylko mogły w prosty, jasny i konkretny sposób ratować swoje życie. Jeżeli udałoby się nam wprowadzić jak najszybciej się da, choćby część tych postulatów w życie, a później dążyć do tego, żeby wszystkie zostały zrealizowane, moglibyśmy być może zatrzymać tę dramatyczną statystykę. Moglibyśmy sprawić, że te dziesiątki dzieciaków, młodych ludzi, którzy dzisiaj borykają się z poważnymi problemami, ale przecież nie tylko ich, bo to naprawdę dzisiaj niszczy nas wszystkich, zostalibyśmy po tej stronie. Znaleźlibyśmy jeszcze szansę w życiu, dalibyśmy jeszcze szansę nadziei. To bardzo ważne, żebyśmy, jak powtarzam, w czasie tych różnych sporów, które dziś toczymy, nie zapominali o tym, że jesteśmy bardzo krusi, że nasza konstrukcja psychiczna poddana takiej presji, jakiej dzisiaj jest poddawana, powinna być w centrum naszej uwagi. Dziękuję Państwu bardzo. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania do mnie, czy do którejkolwiek z naszych ekspertów, czy Joanny, czy Agnieszki, czy Czarka, to serdecznie zapraszam. Trybunał Konstytucyjny pod wodzą Julii Przyłębskiej wypowiedział się w tej sprawie tak, jak się wypowiedział. Mi bliskie jest stanowisko sędziego Leona Kieresa, który zauważył w swoim zdaniu odrębnym, które sformułował do tego wyroku, że nie po to ustawodawca, znaczy czy konstytucjonawca postawił w artykule mówiącym o ochronie życia w pewien sposób przecinek. I polecił doprecyzowywać poziom tej ochrony życia do naszej wiedzy, którą mamy w danym momencie, do stanu społeczeństwa, do woli społeczeństwa, żebyśmy teraz mieli przeżywać takie rzeczy, jakie przeżywamy. W mojej ocenie należało zostać z tą ustawą z 1993 roku, a w tej sytuacji, w której się znajdujemy, jak najszybciej przeprowadzić referendum i zapytać o to Polaków. Uważam, że to pomysł nietrafiony i wielokrotnie już o tym mówiłem, że od amputacji wolę leczenie. I są bardzo poważne powody, dla których media publiczne, w tym TVP Info, powinny istnieć, natomiast powinny zostać jak najszybciej odpolitycznione, powinny jak najszybciej zacząć realizować rzeczywiście misję publiczną, a nie być tubą propagandową tej czy innej partii rządzącej. Media publiczne należy głęboko uzdrowić i to jest w zasięgu tych, którzy w Polsce władzę, mam nadzieję, będą sprawować. Media publiczne też docierają, i o tym trzeba pamiętać, do Polaków, do których nie docierają często inne media. One mają naprawdę ważną rolę do odegrania w naszym systemie informowania i w ogóle w społeczeństwie. Dlatego my zaproponujemy model całościowej ich reformy i odpolitycznienia tak, żeby nigdy więcej żadnej partii, nie tylko PiS-owi Zjednoczonej Prawicy, ale żadnej partii politycznej nie przyszło do głowy robić sobie z mediów publicznych, naszego narodowego skarbu, prywatnej własności czy prywatnej tuby służącej do utrzymania się przy korycie. My w tej chwili razem z innymi środowiskami toczymy rozmowy w tej sprawie. Badamy, jaka jest przede wszystkim wola mieszkańców Rzeszowa, bo nie byłoby dobrym rozwiązaniem, gdybyśmy mieszkańcom Rzeszowa przywozili kandydatów z kapelusza, spadochroniarzy, których zrzucimy im, bo uważamy, że w ten sposób właśnie powinna wyglądać polityka. To mieszkańcy Rzeszowa powinni zdecydować o tym, kto ma być ich prezydentem, a my powinniśmy teraz, co robimy, wsłuchiwać się w głos ruchów miejskich, w głos
lokalnych wspólnot, w głos też sił politycznych, które są na miejscu, żeby zdecydować, komu udzielimy poparcia. Na obecną chwilę nie wygląda na to, żebyśmy wysuwali swojego kandydata. Chcemy poprzeć tego, kogo zaproponują mieszkańcy Rzeszowa, samorządy, samorządowcy, ruchy miejskie. Szukamy kogoś, kto byłby obdarzony tak szerokim poparciem, że miałby szansę w zetknięciu z kandydatem Solidarnej Polski, czy Zjednoczonej Prawicy, czy PiSu, mówiąc wprost. Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękuję bardzo, dziękuję Państwu za cierpliwość i do zobaczenia następnym razem. Wszystkiego dobrego.